Tak, proszę. Oni byli tu na czas pana urlopu, czyli na te 2 tygodnie i tylko na tej czas pana urlopu. Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Myślę, że to na bieżąco nie będzie lokalizm. No jeżeli pani nie może na któreś, to proszę bardzo. Myślę, że są to pytania, które mają w czasie. Więc jeżeli chodzi o pytanie pierwsze pana przewodniczącego, czyli osoby pełniące obowiązki na stanowiskach, więc tutaj otwarcie mówię, że gdybym, mam nadzieję, że niedługo. Kwestia tego, że te kwestie z tym tego zdania, że niezwłocznie uregulować. Jeżeli chodzi o zjazd na cmentarz brama środkowa, to jak gdyby rzeczywiście jest tam wielka potrzeba tego zjazdu dla osób niepełnosprawnych, to po pierwsze obudzi się też spustkiem, prawda, ciężko. Więc ja sobie to też przyjmuję jako rzecz, którą trzeba zrobić niezwłocznie. Jeżeli chodzi o drzewa na cmentarzu, to proszę Państwa, te drzewa z tego co mi wiadomo, tak, może to nie jest taka wiedza na 100%, ale one są sukcesywnie usuwane. Nie ukrywam, że jest to duży kłopot, bo z racji lokalizacji pomiędzy grobami usunięcie dużego drzewa stanowi spory kłopot, szczególnie logistyczny, prawda, to wykonać. Natomiast nie ukrywam, że dużym ograniczeniem jest to, że pomimo tego, że te drzewa są stare, to na wszystkie te drzewa potrzeba zgody. I za każdym razem występujemy do starostwa powiatowego, o zgodę przyjeżdża klasyfikator, który mówi, czy takie drzewo można usunąć, czy też nie. Wiek tutaj nie stanowi o tym, czy można, natomiast musi to być drzewo chore, wówczas można, natomiast jeżeli jeszcze jest zdrowe, to po prostu nie ma takiej możliwości, żeby takie drzewo zostało usunięte. Jeżeli chodzi o stopień do kaplicy, to ja też tę sprawę pamiętam, w związku z tym też tutaj podejmuję się tego, że zapytam, dlaczego jeszcze tego nie ma. Jeżeli chodzi o regulamin, to też sprawę znam i jakby też to jest kwestia do uregulowania jak najszybciej. Jeżeli chodzi o decyzję o maszcie telefonii, to jeśli nie mogę prosić panią, bo nie ukrywam, że ja nie znam dokładnie tego pisma i ostatecznie jak to jest. Też wiem tylko, że tak, postępowanie zostało wszczęte w maju przez poprzedniego wójta pana Kierowskiego i wszystkie uzgodnienia, projekty, cała dokumentacja była przedstawiona, podane to było do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty i w tej chwili jest to na etapie skierowania do Wydziału Środowiska Starostwa i oni swoje postępowanie rozpoczęli, to pismo, o którym pan przewodniczący mówi, informuje mieszkańców tylko indywidualnie, że takie postępowanie jest prowadzone, że mogą wnioski w tej sprawie zgłaszać. Mieszkańcy pomimo zastrzeżenia, że na tym etapie, kiedy była informacja na tablicy ogłoszeń, całkowicie potwierdził, że też na tablicy wywiesił. Pracownik twierdzi, że w internecie jeszcze dodatkowo tą informację umieścił, także pod tym względem procedury zostały zachowane. Tyle pieniędzy dzisiejszy. To pod tym względem dziękuję bardzo. Ja mogę panie mecenasie 2 tygodnie, ale były sprawy na przykład z ostatnich szpaków, które wzięli za załatwianie się w stronie. Także, żeby była jasność. A nic ponadto. Jeżeli chodzi o zapytanie pana Majchera i o te sieci, szczerze powiem, że nie jest mi temat zupełnie znany. Tak? Ja to też nie wnioskuję, bo tutaj tego nie mam. Znaczy na innych ziarach będzie tak, na innych ziarach się natomiast to jest kwestia, która wiadomości, tak, w jakim sytuacji można i dlaczego akurat teraz są, jeżeli na przykład nie można. Także ja postaram się to wyjaśnić. Tego co wiem, to powinni na Gminy zmiany. Tak, o Gminy. Tak, o Gminy. Przewóz w zakach nie wiem, czy jest pozwolenie na wycinkę. Ja osobiście nie widziałam korespondencji, no, też nie to, bo z tego jeszcze nie miałam. Ponadałam pracownika, miał się kontaktować. Czyli jeszcze tego nie ma, natomiast ze względu na prawa remont jest zaplanowany, w związku z tym typowo wszystkie uzgodnienia przeprowadzone. No i biuletyn o pracy gminy, czy to możliwe. No jak najbardziej jest to możliwe, nie ukrywam, że no, potrzeba logistycznie tego powiedzieć, tak? To po prostu
będzie wydawał, kto będzie pisał i tak dalej, w związku z tym do tego potrzeba rąk do pracy, osoby takiej, która by się tego podjęła i była kompetentna. No nie powiem, że na razie taką wolnych mocy przerobowych do wykorzystania jest osoby, która powiem ma polot, tak, która na dzień dzisiejszy nie ma, ale przyjmuję, że to po prostu postulacja jest do wykonania. Myślę, że z czasem to też zaistnieje. Jakąś tam informacją na pewno jest strona internetowa, tam pan Bolesław Fidek stara się, żeby te informacje były nie tylko takie czysto urzędowe, ale też prawda, że powiem, z innego zakresu. Także no, pewną próbę już uzupełnienia tych informacji o takiej bieżącej mamy. Natomiast rozumiem, że biuletyn jakby miał taki większy zasięg, bo byłby bardzo powszechny, bardziej dostępny, szczególnie dla osób starszych, bo internet także jest już dostępny, o tyle miejscowościach odległych, na prowincji starszych, to już na pewno ta forma pisana. Więc jak najbardziej, myślę, że bardzo fajny pomysł, podpisuję się pod tym, postaram się to zrealizować. To był zaznaczał nie mój pomysł, tylko to będzie pani. Nie, to była moja propozycja. Tak, nie, pani nie to jest bardzo tak powiem, że te programy nawet jeśli mogę, tak jakbyś były bardzo trudne. Potrzeby są nie prawda, że tak powiem, nie od dziś, więc no, trzeba je realizować, a nie, że tak powiem, wspierać się, prawda, że tylko moje pomysły są dobre, a chociażby dla kandydatów na pewno nie. No nie, 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 nie. Znaczy jeszcze jak póki trwa dyskusja, ja chciałbym wrócić do problemu drzew na cmentarzu. Owszem, one tam problem stanowią, zanieczyszczają, czasami łamią te nagrobki, tylko przy tym wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że cmentarz jest stary, pochówki były dokonywane w okresie, kiedy te drzewa rosły, nie ma jakiegoś planu, schematu. I w sytuacji, kiedy wytniemy te drzewa do woła, że tak powiem, zupełnie, to zostanie odkryty ten cały karmider, brak organizacji, planu tego cmentarza i nie będzie to ładnie wyglądało. Ja taki cmentarz miałem okazję widzieć i no, niestety estetycznie to nie wygląda. A z tego co wiem, w okresie jesiennym, kiedy liście opadają z drzew, to Zakład Gospodarki Komunalnej usuwa w miarę możliwości. Także no, ewentualnie trzeba by wziąć pod uwagę jednak, jeżeli by do takiej wycinki doszło, to te względy estetyczne później. Ja rozważam, bo to są opinie. Te drzewa są wycinane co jakiś czas, bo i w tym roku były wycięte. Także. Proszę bardzo. To na temat tych drzew, jeżeli są usunięte, to jest wyjście. Można posadzić jakieś iglaki, które tnące się, jak są sadzone. No, no, w cmentarzach to jest. Skoro jestem przy głosie jeszcze, to chciałem, żeby tak tu pan Cedrowski zauważył, że te wnioski będą napływać dalej tych projektów. No i faktycznie będą, bo są jeszcze w wioskach te wnioski, jak to mówią, budowane, czy i będą napływać, ale co w dzisiejszej dyskusji usłyszałem, że ciężki jest przełom w gminie, także jakbym powiedział to w wiosce na zebraniu swoim, to nie wiem, czy by ktoś chciał więcej przyjść na takie zebranie i po prostu drążyć ten wysiłek dalszy, bo to naprawdę jest ciężka praca tych wniosków i nie rok, nie dzień, nie dwa, nie tydzień, tylko to jest lata pracy. Lata. I jest ciężka mobilizacja nawet tych ludzi zebrać do kupy.